już wcześniej już mówiliśmy, mecze uciekały, tych punktów na naszym koncie był tylko jeden. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie mega ciężkie spotkanie, takie też było. Przejechaliśmy tutaj, wywieźcie punkty, zresztą przed każdym meczem, bez kurtuazji tutaj, po to przyjeżdżamy. Czasami różnie się to odbywa, udało się dzisiaj, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, bo to będzie jakiś taki mały oddech. Nie, jeżeli mam najbliższy mecz, jest mecz ligowy, koncentruję się tylko na tym. Teraz w czwartek gramy mecz Ligi Europejskiej, koncentrujemy się na nim, ale gdzieś z tyłu głowy mamy tą ligę, ponieważ mam mało punktów, sytuacja nie jest jeszcze zbyt dobra i będziemy się starali ją poprawić. No oczywiście, długo czekaliśmy na te trzy punkty, wydaje mi się, że trochę za długo. I mam nadzieję, że od tego meczu już troszeczkę ta, może nie presja, ale trochę z głowy ten problem spadnie, że nie mogliśmy wygrać meczu i będzie łatwiej. No zgadza się gdzieś tam. Ostatnio mi tej bramki brakowało i zespołowi gdzieś tego zwycięstwa. No cóż, ja się przełamałem, my jako drużyna się przełamaliśmy, no i liczę, że teraz tylko i wyłącznie będzie z górki. I gdzieś te bramki z mojej strony się pojawią, bo szczerze mówiąc ostatnio mi gdzieś tego wszystkiego brakowało. No ale cóż, już nie patrzymy w przeszłość i no ja liczę na kolejne bramki, skupiam się już na czwartkowym meczu, no a jak będzie to zobaczymy w czwartek. Ja tutaj mogę mówić tylko i wyłącznie za naszą drużynę. Tak jak powiedziałem, te mecze uciekały, dorobek był mizerny, gra też. Dzisiaj może jedno tylko założeń spełniliśmy, wygraliśmy. Gra momentami może nie była najgorsza, ale na pewno jest jeszcze sporo do poprawy. Tak, troszeczkę za bardzo oddaliśmy pole manewru Piastowi, inicjatywę oddaliśmy im jakoś tak za łatwo i siłą rzeczy dochodzili do tych sytuacji. O mało co nie zostaliśmy skarceni, ale cieszymy się w koniec końców z trzech punktów. Być może tak to wyglądało z boku. Ja może w pierwszej połowie tego tak aż nie odczuwałem. W drugiej połowie rzeczywiście trzeba przyznać, że gdzieś tam Piast miał więcej z gry i mogli nas gdzieś tam ukąsić, ale koniec końców gdzieś to zwycięstwo zostało z nami. No i nie będziemy płakać tutaj, czy my graliśmy źle, czy dobrze. Najważniejsze są trzy punkty i odbijamy się z tej strefy spadkowej. Ja w każdym meczu, jeżeli do tego się podchodzi gdzieś tam serduchem, no to te emocje są. Tak. Myślę, że to bardzo dobre zwycięstwo pre tu drużynu. Myślę, że ten wynik jest lepszy, jako była samotna gra, jako była jakość naszej hry, lebo robiliśmy bardzo wiele blendów w ofenzíve, kiedy sme postracali pilky, za šipko sme postracali pilky už na našej púlke a sme sa nedostali do toho kontrátaku, ktorý sme chceli hrať a tá naša defenzíva mala bardzo veľa roboty s ofenzívou Piasta, ale tam nás vo veľa situáciách dobrým výkonom potrímal Kaminsky, alebo sme mali aj v niektorých situáciách tam šeste. To stalo dzisiaj na našej strane. Takže ešte raz, v tej situácii, ktorej teraz sme, je najvážnejší ten vinník a tá družina ho dzisiaj vyvalčila, takže s tým vinníkom som samozrejme zadovolený. Creo que ha sido un partido donde el fútbol ha hecho una injusticia muy grande. Był to mecz, w którym futbol pokazał się ze strony wielkiej niesprawiedliwości. He contado hasta 8 ocasiones claras de gol nuestras. Policzyłem 8 naszych sytuacji bardzo, bardzo dobrych do zdobycia bramki. No niestety pech i nie udało nam się żadnej z tych okazji zamienić na bramkę. Ponadto sędzia zadecydował o tym, żeby nie dać nam rzutu karnego, kiedy był to rzut karny pewny, był to oczywisty rzut karny. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić po to, żeby wygrać mecz. Z tymi okazjami, które wykorzystali, które mieliśmy, jest niemożliwym, że nie tylko nie zremisowaliśmy tego meczu, ale go nie wygraliśmy. W polu karnym zostaje Ruben trafiony, kopnięty w nogę w polu karnym. Wydawało nam się, że sędzia tutaj zagwiży rzut karny, ale
ja z mojej pozycji, gdzie stałem, widziałem, że będzie karny, no ale sędzia zadecydował inaczej. Rubem też mnie zapewniał za chwilkę później, że był ten rzut karny, że to co widziałem, ja było prawdą. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to skupić się na dalszej ciężkiej pracy, bo to, co tyle pecha, ile mieliśmy w tym meczu, no było czymś niemożliwym. Tak, chciałbym, żeby było więcej kibiców naszego zespołu na boisku, na stadionie. Ale ci, którzy przychodzą, może nie są tak liczni, ale dopingują. Oczywiście chcielibyśmy, żeby w naszym domu, na naszym terenie było więcej naszych kibiców niż kibiców rywala. Oczywiście ciężka praca i to, co robimy, to robimy dobrze na treningach. I jedyne, co potrzeba, to troszkę więcej szczęścia i troszkę więcej dokładności pod bramką rywali.